Mario si Maci Link Gold Team e Filema che Gold Team forse. Widzu, preferuję uchwyt wyżej, jeżeli chodzi o sajnagę, bliżej szyi, dlatego że w momencie, tak jak kiedyś walczyłem uchwytem tutaj na sercu, jest zagrożenie, że będzie to skończy się tą dźwignią tutaj nadgarstkową, nie? Ciężko się z tego wycofać. Także uchwyt, w tym momencie, że ja mi wyłapuję ten uchwyt nadgarstkowy, a zawsze mogę przesunąć rękę sobie w tą stronę, już nie mam tego zagrożenia, nie? I teraz staram się, jeżeli walczę o uchwyt, w tej chwili weźmy na razie chodź. Staram się już tylko chodzić jedną ręką chwytać, nie pozwolić mu do tego uchwytu. Właśnie, jeżeli jest taka sytuacja, że on mnie chce chwycić, wtedy właśnie jest moment na to, żebym zrobił sobie nogę. Znalazł, tak? Pozycja i dokręcenie partnera. Znowu mam uchwyt, teraz żeby wykluczyć jego rękę, staram się wyłapać rękę tutaj, w ten sposób, tak? Teraz sobie chodzę, powoli chodzę i jest moment do tej nagi, teraz wychodzę w ten sposób, zobaczcie, tak? W ten sposób ciągnę go do swojej nagi i zawsze kontroluję tu. Jeżeli jestem w pozycji, to nie jest judo, że i podchodzi walkę, wychwytuję za kołnierz i przychodzę do takiej pozycji. Motyla garda i teraz staram się usiąść do góry i w tym momencie robię kołyskę, wynoszę go do góry, raz, noga do góry, raz, przejście i do bolachy. Bujam raz do góry, raz, przejście, bolachy. Czyli jeżeli chodzi o sojdanki z innego uchwytu, tak? Pierwszą rzeczą jaką łapię, zawsze wychwytuję rękę w tą stronę, tak? Często właśnie tutaj oni będą walczyli dosyć nisko. Ja mam tutaj ten dystans taki dosyć dobry, żeby potem wskakiwać do swojej nagi. Ta ręka wychwytuje sobie jego kończ. I ten uchwyt jest o tyle dobry, że jest bardzo pasywny dla judoków. Jeżeli mamy gościa, który dobrze rzuca, przy uchwycie jednostronnym naprawdę ciężko będzie jemu nadrzucić. Dlatego w judo zabroniono tego uchwytu, możemy go trzymać 3 sekundy i musimy zmienić uchwyt na dwustronny, tak? Czyli dla nas, jeżeli walczymy z judokami, warto chwycić w ten sposób, wtedy wszystkie obrotowe rzuty jemu niwelujemy, bo żeby zrobić rzut obrotowy na prawą stronę, on musi się kręcić w tą stronę, a ja blokuję mu ten bark, on nie będzie się kręcił w tą stronę, tak? Czyli jednym uchwytem niwelujemy już mu połowę techniki. Teraz dosyć nisko i głęboko skakujemy na kolana w dół. O, tu. Ciągniemy w tą stronę, tak? I teraz też będzie mu ciężko nas dusić, bo moja ręka została pod pachą i ciężko będzie mu się skręcać na nasze plecy. Możemy wracać do bocznych. Czyli pierwsza rzecz. Czujemy, że dobrze rzuca. Uchwyt na krzyż. Ręka. I głęboko pod niego, tak żeby moje nogi i tyłek były za jego linią stóp. Kręcę. Hop. Wracam do bocznych. Ważne jest, żeby barkiem naciskać na jego żebra. Wtedy on czuje dyskomfort i nie bardzo będzie mu się chciało ruszyć, tak? W szczególności przy dosyć dynamicznym rzucie możemy mu wybić powietrze z płuc i zanim on się zorientuje, my już będziemy w bocznej. Jedna z takich technik, które ostatnio dosyć często stosuję przy zapiętej gardzie akurat, chociaż rzadko walczę z zapiętą gardą. Ręka idzie do środka, wychwytuję rękaw, kołnierz przeciwległy, tak? Wkładam cztery palce do środka, kciuk mam na zewnątrz. Teraz ta ręka idzie jak do duszenia krzyżowego. Przeciwnik boi się tego duszenia i schodzi lekko w dół na tą stronę, bo będzie się bał, że ja zrobię duszenie krzyżowe. Nie robię tego, tylko tą nogę kładę na udo i przesuwam się w tą stronę, tak? Noga zostaje na łokciu, moja ręka nie zmienia położenia, napieram na łokieć. Tak naprawdę długo ta technika mi nie wychodziła, ale teraz w ostatnim czasie naprawdę zacząłem ją stosować i jestem z niej bardzo zadowolony. Może zrobić? Przez skręcenie się tutaj, ważne, żeby tą rękę wsadzić tak głęboko, żeby moje przedramię i mój biceps stworzyły kąt prosty, tak? Dzięki temu tworzy się tutaj podpórka taka, drugą podpórką jest moje ciało, a reszta na środku robi dźwignię. Słuchajcie, jestem za plecami i ciężko mi cokolwiek tutaj zaczyna się dosyć dobrze się bronić tutaj i ciężko mi coś zrobić. Teraz staram się zwrócić jego uwagę. Moja noga zostaje tutaj pod jego pachwiną tutaj i podaję sobie nogę w tą stronę. Łapuję. I powolutku, zobaczcie, skręcam się powoli do
trójkąt. A lecę na nogę. Kontrola. Wychwytuję nogę i powoli okręcam się na nim. Teraz. Na trójkąt. I teraz mamy sytuację, że udało nam się wpiąć jedną nogę, tak? I partner właśnie tą nogą, nie dam rady nam wychwycić nogawki jeszcze, ale blokuje w ten sposób, że nie mogę tej nogi włożyć do środka, tak? On broni tych czterech punktów. Teraz tą nogę wsuwam w tą stronę i tu wychwytuję swoją stopę. Toczę się z nim, hop, wychwytuję tą rękę i tu zapinam tylko. Czyli wpiąłem. Jeżeli mam wpiętą jedną nogę, wolę chwytać generalnie jedną rękę pod pachę za kołnierz, tak? Teraz tą rękę, którą mam za kołnierzem, wyciągam nogę i wychwytuję swoją stopę, tak? Jak wyłapałem stopę, zaczynam się z nim kręcić, hop, i tą ręką wychwytuję jego rękę. Zapinam trójkąt i mam duszę. Demonstrowaliśmy techniki dla grappling throw.